odcinku nagrywamy sobie stroboskopy strobo 90 sekund od firmy Piromax. Otrzymamy również od firmy Piromax, za co jestem ogromnie wdzięczny. Na tyle opakowania mamy informacje takie jak kod produktu to PXG203, klasa F2, błyskające tabletki 3 sztuki. Mamy tutaj instrukcję i mamy informację, że jedna taka tabletka błyskająca zawiera 23,5 g mieszanki, więc jest to naprawdę sporo. Również z tyłu znajduje się certyfikat C, w ogóle tak się tył prezentuje. I co? Pozwolę sobie zunboxować to małe opakowanko foliowe. Stroboskopy są naprawdę masywne. Jak ja wyciągnąłem z paczki Piromaxa, wydawało mi się, że to są jakieś petardy. I sobie myślę, że petardy będą naprawdę mocne. Okazało się, że są to stroboskopy. Więc również są naprawdę masywne. Co mamy pod tą folią? Jest tu coś związane z... Mamy taką mieszankę. Nie wiem dokładnie, z czego są robione stroboskopy. Tak ta mieszanka wygląda. Mam nadzieję, że efekt będzie naprawdę pokaźny. Jak mówiłem, mamy 90 sekund błyskania, czyli nie spotkałem się dotychczas z dłuższym stroboskopem. Czy jest wart... Aha, cena takich stroboskopów to około 10 zł, więc nie jest to mało, ale zobaczymy sobie, sprawdzimy ich efekt. Także zapraszam do oglądania. Stroboskop strobo 90 sekund Piromax. Stroboskop strobo 90 sekund Piromax.
Strobo Pyromax. Zabrudzone dyszą. Witam Was już na podsumowaniu stroboskopów Strobo od firmy Pyromax. Według mnie stroboskopy są już naprawdę te z wyższej półki. Wskazuje na to również ich cena. Za 3 stroboskopy 90-sekundowe musimy zapłacić około 10 zł. Nie jest to mało, ale wydaje mi się, że taki stroboskop możemy zabrać na sobie na przykład jakąś strzelankę ASG w ciemności, czy jakiś survival, czy cokolwiek innego. Jak dla mnie, jak najbardziej można takie stroboskopy stosować w różnych takich zabawach. Efekt palenia był naprawdę długi, dokładnie nie wiem, czy to było 90 sekund. Wideo to zweryfikuję, będziecie widzieć, ile trwało. Ja na tą chwilę jeszcze nie wiem, nie sprawdzałem. Ale wydaje mi się i tak, że warto sobie zakupić taki stroboskop. Niestety jedyny minus, jaki zobaczyłem w tych trzech stroboskopach, to zostawiają dużo dymu, naprawdę kołtunią i ten dym troszeczkę jest śmierdzący i gryzie to w nos, że niestety to jest taki trochę minus. Dlatego moja ocena tych stroboskopów to 7. Oczywiście dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, dołączenia do grupy na Facebooku. Oczywiście jeszcze dziękuję firmie Pyromax za sponsorowanie tego odcinka. Na razie.